Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z Menelcrafta. Dzisiaj wybierzemy się na Minosruma i jeśli nic wam nie mówi ta nazwa, no to trudno. Naprawiłem shadery, już wiem jaki jest problem z shaderami i chyba nagram fixa jak Krzysiu. No powiem co trzeba zrobić, żeby je naprawić. Chciałem też zmienić shadery na inne. Pomyślałem, że może zagramy na jakichś mocniejszych, ale stwierdziłem, że 32 tanki renderowania to jest zdecydowanie lepsza rzecz. Spójrzcie na ten zamek, tam jest jakiś boss. Spójrzcie na te chmury, tam też coś pewnie jest. To wygląda nieziemsko. I stwierdziłem, że zagramy sobie na tych słabszych shaderkach. One też mają polujące liście. A jak wrócimy do swojego świata, no to będziemy używali tych mocniejszych, tych Astralexów jak wcześniej. Z tym, że teraz 32, nie 16 czanków i lecimy. Minosrum jest na bagnach, zaraz obok Hydry, więc powinno być... ja nie powinienem mieć dużo roboty pomiędzy odcinkami. Dlatego, że żeby zabić Hydrę, trzeba najpierw zabić Minosruma. Więc spoko. A to jest kwaśny deszcz chyba. Nawet nie chcę tego sprawdzać. Ja sobie zaznaczyłem waypoint. Ten pytajnik to nie jest zupełnie nic, co miałoby jakiekolwiek znaczenie. To jest tylko i wyłącznie waypoint, który po prostu sobie zrobiłem, żeby wiedzieć na odcinku, gdzie mam iść. Więc nie sugerujcie się tym. Nie grałem bez was, poza tym, że przepakowałem się w domu. No i poza tym, że wiem, że teraz trzeba zabić Minosruma. No to tylko tyle wiem. I przygotowałem się przy okazji na Urgasta w domu, wziąłem więcej strzałów. A nie, miałem chyba więcej. Nie wiem. Nie pamiętam. Wczoraj było. Nie robiłem tego dzisiaj. Tu mamy jakiś kopiec. Czyżby to było tutaj? Palę sobie jeszcze mapkę. Tak, tu jest Minosrum, a tu jest Hydra. Minosrum w tym odcinku, Hydra w następnym, więc jeśli chcecie koniecznie... jeśli chcecie więcej Minecrafta, koniecznie zostawcie lajka i komentarz. Komentarz też komentarz to jest w ogóle obowiązkowo, bo bez komentarza to ja nie idę. Patrzcie to. Teraz sobie wchodzę tu. Ale jak nie będzie komentarza pod tym filmem, to... O, tam! Już nie pójdę. Tam jest Hydra. I tam nie pójdę bez komentarza. Więc, no dobra, trochę się cykam, że zdechnę. No może będzie dobrze. Czy mam powolne padanie? Nie mam powolnego padania, okej. Ten labirynt ma 2 albo 3 piętra. No i wam zdradziłem już, no bo przecież jakie stworzenie może żyć w labiryncie? Za mało pochodni wziąłem. Mogłem więcej zrobić. Mogłem nie żałować tych pochodni. Tak, są tu minotaury! I jest Minosrum. Minosrum to nie jest Minotaur. Znaczy jest, ale taki Mino. Jest pokój z pochodniami. Trzeba poniszczyć spawner. Gdzie jesteś? Chodź tu, Minotaurze. Bez ty, joty. Zdechnij. Zgin, przepadnij. Nie, a czemu to nie działa? A dlaczego to tak jest? Dynamiczne światła. Bez tego się przecież grać nie da. Nie, ale na pewno nie szybko. Dokładna. No, od razu lepiej. Dobra. Dawaj to wszystko. Potrzebuję tylko... O, i coś to syczy. Minotaury kolejne. Ogólnie to możemy skorzystać z zasady prawej strony. I pobiegać sobie tylko w jednym kierunku. Tak, żeby było na łatwiej po prostu znaleźć zejście niżej. Co by tu wziąć? Fire React, Maze Wafer, nie wiem co to jest, jakiś wafel. Wedro mleka to ja nie chcę. To sobie wezmę. Tu jest pułapka. To zostawię. Tam jest Minotaur. Dobra, no to idziemy szukać. No zobaczymy. Czy coś tu będzie. W ogóle kiedyś te Minotaury miały inny res zupełnie, dlatego że to wyglądało tak, że Minotaur respił się gdzieś na jakiejś, nie wiem, sawanny, czy coś w rodzaju sawanny. A teraz koniecznie jest tak, że musimy zabijać te wszystkie bossy w odpowiedniej kolejności. I z tego co grałem z Deusem, dowiedziałem się też, że
Bardzo ciężko jest zabić Hydrę. Hydra nas zwantapuje. Bez problemu. I trzeba ją zabić mniej więcej takim sposobem, jak się zabija Gasta. Więcej pochodni. Nie chcę już tych pochodni. W dupie to mam. Zasada prawej strony. Trzymamy się prawej strony. I po czwaro. Tu jest woda. No. Dobra. Gdzie mnie doprowadzisz? Prawa strona. Z tego co chyba sam zauważyłem kiedyś w modzie Atom w piramidzie, zasada prawej strony nie zawsze działa. Wydaje mi się, że... Slime Beetle! Gin! Dobrze, zabijcie go. Gin. Poczwaro. Dobrze. Leżeć. Raw Meat. Dostałem w ogóle wołowinkę z nich. Fajnie. Pytanie, czy to nie jest bardziej ludzkie niż krowie. Jednak się porusza na dwóch nogach. Idę. A tu co tu jest? Hipery. Okej, dobra. Cave Spider. Dobra, złamałem zasadę prawej strony. Nawet trudno. Będziemy szukać dalej. Poszwara. Jak możecie zauważyć, odłożyłem również level. I przy okazji mam więcej serduszek, to też zapomniałem o tym wspomnieć. Dlatego, że... Pozwoliłem sobie te spodnie, które zdobyłem w poprzednim odcinku, albo w jeszcze poprzednim odcinku, połączyć z innymi spodniami, z tymi, które miałem na sobie wcześniej. Gwincie. Pinch Beetle! Gwin. Tu jest jeszcze więcej pochodni. Nie chcę tych pochodni zbierać. Lubię te pochodnie. Jest ich tu wystarczająco. Tutaj mamy skrzynkę. Dobra, zdążyłem cokolwiek wziąć. Danie z pułapką. Dobrze wiedzieć. Mamy Blaze Roda. To też jest spoko. Coś tu chodzi. Dobra. Mamy stack pochodni połączony. Tam jest zejście niżej. Okej. No to idziemy. Ogólnie to jeszcze jedna sprawa. Ja zapomniałem w ogóle powiedzieć, bo teraz przychodzą mi powiadomienia na telefon. Ja się domyślam, kto pisze. Zajrzyjcie na kanał do Krzysia koniecznie. Create TV. Czy Crate, jak się to zaznacza, to jest na pewno Crate TV oznacza. No ale wbijcie koniecznie na ten kanał, dlatego że ukradli mu konto. Ukradli mu konto i osoba, która ukradła mu konto, zrobiła mu spory syf na kanale. Jest to rzecz, której chyba nikt by nie chciał. Ma też bana na partnerstwo tymczasowego. Więc jakbyście byli łaskawi, aby wspomóc Krzysia w potrzebie, no to wbijcie do niego na kanał i tam zostawcie subika, lajaska, coś tam, że byliście. No bo jednak wiecie, ja też jakbym stracił swoje konto, to ja bym, nie wiem, ja bym się chyba zesrał, kurwa, z bólu dupy. Dobra, skaczemy. Jest... Cave Spider, gini. I... Minotaur. Zdychaj. Fire Beetle. Też zdychaj. Bierzemy to. Arm of Keeping. Arm of Keeping to jest takie coś, że jak zdechniemy, to pozwala nam zachować nasze itemy. Nie wiem do końca na jakiej to zasadzie działa, ale wiem, że jakoś to działa. 5 bitów. Daj. No nie, czemu jak ja zacząłem już gadać po angielsku, to już będę gadał, co zrobić po angielsku. Nie wolno.
Dobra, mamy bossa. Gin! Ło, kurde, ile ty bijesz. Ale Lamus. Ale z jego ciota. Fire React. Myślałem, że będzie większym wyzwaniem. Ciotą był. Możecie mu zostawić świeczkę w komentarzu. Maze Map Focus, tego potrzebujemy. Aż 4 Maze Map Focusy. Żeby zrobić sobie... Jak to się zwie? Uncrafting Table. Żebyśmy mogli rozkładać przedmioty. Ale okej, dobra, teraz wracajmy po pochodniach. O, naprawdę bardzo szybko wróciłem. Świetnie. Dobrze. Wspaniale, naprawdę. Cudownie. Teraz tylko znaleźć wejście wyżej. Ale to już mogę zrobić poza odcinkiem. Bo czemu miałbym was tym zanudzać? Więc myślę, że zobaczymy się... Co są za przecinki w Minecrafcie? Nie rób mi tak. Więc myślę, że możemy się zobaczyć w kolejnym odcinku. I darujemy sobie bieganie i błądzenie w poszukiwaniu wyjścia. Myślę, że ten odcinek i tak był dłuższy niż poprzednie dwa. Więc ja wam wszystkim dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że się podobało. Do zobaczenia. No i cześć.